Szczęść Boże, coś wam powiem. Wierni, którzy przychodzą na mszę, pragną wielu rzeczy od księdza. Rozmodlenia, skupienia i dobrego kazania. Poza ołtarzem wymagają otwartości, pomocy i braku wad. Z drugiej strony ksiądz pragnie mieć parafian wiernych i zaangażowanych, chętnych do współpracy i takich, którzy umacniają swoją postawą wiary. A Jezus przebija tę naszą bańkę pragnień nieosiągalnych. Mówi krótko: ja wiem, których wybrałem. Po czym mówi o zdradzie Judasza. Tak więc wśród wybranych zdarzają się ci, którzy psują wszystko. Bywają leniwi, byle jacy, niewyraźni, zdrajcy i może heretycy. Generalnie możemy trafić na tych, co wyprowadzą nas na manowce. Może nam się wydawać niezrozumiałe, że Pan mówi, by ich przyjmować. Kto przyjmuje tego, kogo ja poślę, mnie przyjmuje. Możemy się z tym nie zgadzać, oburzać. Możemy protestować i mówić, że zmienia parafię. Tylko nie o to w tym chodzi, żeby zmieniać miejsce, ale żeby zmienić człowieka. Oczywiście zaczynając od siebie. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą świecką, czy duchowną, dotyka nas jakaś wada, jakaś słabość. Nie jesteśmy od tego wolni. Wszyscy mamy jakieś problemy i ułomności. Wiele razy zdarza się nam, że chcemy być więksi niż Jezus. Chcemy mniej cierpieć albo wcale nie cierpieć. Nie chcemy służyć, ale by nam służono. Chcemy być szanowani i poważani, kiedy Jezus spotykał się i nadal spotyka z brakiem szacunku. On dziś mówi: sługa nie jest większy od Pana. W tych słowach jest nasze pocieszenie i spokój. Tam, gdzie nie domaga człowiek w swoich zadaniach, tam dopełnienie jest własne od Boga. Przez niedoskonałe narzędzia można także uczynić piękne rzeczy. Choć będzie to trwało dłużej i więcej siły trzeba włożyć. Wszystko jest w Bogu. To Jezus nadaje sens naszemu życiu i działaniu. To On daje nadzieję dla tych, co popadają w marazm czy zniechęcenie. To On przywraca w nas ducha, żebyśmy żyli z mocą. Udziela nam tej mocy, żebyśmy wznieśli się jak na skrzydłach nad tymi naszymi codziennymi sprawami. Prośmy o odwagę do takiego życia. Teraz, w tym tygodniu modlitw o powołania, nie bójmy się modlić o odwagę do stawania wymagań swoim kapłanom. Niech nie zabraknie w nas ducha wzajemnej braterskiej miłości oraz ducha zrozumienia i przyjmowania siebie nawzajem, tak jak chciał tego Jezus.